Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Speedrena 50. Moi drodzy widzowie, nagrywałem odcinek, lecz padł mi internet i przegrałem partię po siedmiu ruchach yy, i postanowiłem nagrać po prostu go od nowa, yy, więc yy, no myślę, że pójdzie to w zapomnienie. Mamy tutaj yy, obranę królewsko-indyjską. Przypominam, że. Trwa sprzedaż szachowych fundamentów. Jest to kompletny kurs dla osób, które pragną zdobyć drugą kategorię szachową. Zapraszam na szachuś.pl. Szachuś po więcej szczegółów, mamy tutaj wariant klasyczny. Zagrajmy sobie skoczek z B na D7 i dojdziemy do ruchu E5 za sekundkę. Zobaczymy, jak tutaj się to wszystko potoczy. Walczymy o ranking 2600. Jest to na pewno niełatwe zadanie. Goniec na E3, OK. W takim razie można zagrać C6, prawdopodobnie może być D5, zagramy sobie C5 i albo wybijemy w sumie nas jest kilka opcji na pewno. Ja lubię tego pionka tutaj przesunąć do przodu. Wtedy czarnym będzie troszeczkę trudniej, może mnie zaatakować, skoczek raczej tu powinien zagrać. Teraz mam fajny ruch skoczek na H5 opcją skoczek F4. Dużo ciekawych manewrów w królewsko indyjski istnieje. Yy, no dobra, no to lecimy z F6 od razu. Goniec stąd musi uciekać. Wejdziemy sobie skoczkiem. <laughs> Czy to od razu nastąpi? Tak, skoczek na F4. Wybicie będzie dla mnie fantastyczne. Skoczek nie wejdzie na D4. Ja będę miał tutaj świetne pole dla skoczka. Yy, ok, A3 będzie kombinowany taki ruch. Ok, nie ma problemu. Teraz tak, po tym posunięciu skoczek może wejść tu, zbić tu, nie. Zagramy H6, żeby zagrać F5. Jeżeli tak, to od razu można też F5 zbił, ekstra. To mi się podoba. No gramy G5, F5 zawsze mogę zagrać, więc do tego na pewno będę dążył. Teraz tak, hetman C2. No, poczekać, może tu przejść wieżą? Um, może tak, próbować atakować? Dobra, teraz muszę wymyślać plan, bo teraz chciałbym go chyba zaatakować mocno. Dobra, najpierw przestawię wieżę, bo zawsze się może to przydać do tego ruchu. W sumie A6, żeby skoczek nie wszedł. Zagrajmy tę A6. Przeciwnik też można powiedzieć stoi w miejscu. Jak przejdzie skoczek, to ja zagram skoczkiem na E5. Do F5 jeszcze nie będę dążył w takim razie. Może H5G4. Coś takiego. OK, tutaj bicie będzie możliwe. No dobra, gram B6. B6 dlatego, żeby też skoczek miał też taką opcję, żeby gońca tutaj. W... Właśnie, żeby gońca uruchomić. Zobaczcie, prawie wszystkie figury moje stoją na ósmej linii, a ja czuję się w tej pozycji dobrze. Tak mogę zagrać i od razu tu nie wiem co ten król tak zatańczył dziwnie Idziemy twardo i od razu tak G4 Myślę że jak on przepcha pionka a jednak zbił dobra to już nie będę o tym myślał myślę że jest tutaj super I skoczek tutaj może zagrać wydaje mi się że jest do bardzo dobrze bo jak tak to tak Skoczek stanie tutaj rewelacyjnie, ojej, przecież jest G3, jak tak nie zagra to w ogóle będzie poblokowany. Ja nie mogę tak od razu zagrać, on zbije to tam, jak tym to tu tam grozi, tu, nie no dobra, wybijmy to jeszcze. Wystarczy F5 zagrać tutaj? Idę tam i mat. Idę Hetmanem tu. Zmiana koncepcji. Otwieram jeszcze gońca, A tu jest w ogóle szach piękny. Koniec partii, słuchajcie. Klasycznie. Poszło bardzo klasycznie. Idę da da dać mata. Królew jeden daje mata. Grozi też szach. Pionki zrobiły robotę. Ha! Jeszcze nie. Jeszcze nie. Myślałem, że już wygrywam. Ale okej, okay, no to dajemy szacha, wieża musi zbić. Mhm, bo chcę skoczka mi robnąć, słusznie. Okej, okay, tak, on zbije. Ja zagram wieżą na E5, nie wpuszczę Hetmana. I będę groził wieża Happy z matem. Bo też jak on zbije, tutaj mam opcję zbicia gońca, ale chyba to wygrywa szybciej, tak, bo to jest nieunikniony mat. Dokładnie, tu królowi mojemu nic nie grozi. Mamy opcję już zamatowania. Jeżeli tu, no to tu. I też król jest w siatce matowej. Wyszło pięknie. Naprawdę wyszło pięknie w tej obronie królewsko-indyjskiej. Mamy to. Szukam rewanżu i od razu nowej osoby. Mamy rewanż, fajnie. Ciężko znaleźć zawsze tutaj y, przeciwnika, więc zawsze dwie opcje klikam, żeby mieć większe szanse na szybszą grę. Y, no i przy okazji, wy się też nie nudzicie. Mamy tutaj y, ok. Koniec B4. Zagrajmy sobie spokojnie. Skoczek F6, prawdopodobnie. No, i chyba E3. Tutaj goniec D2. Tak, właśnie dosyć solidnie można tutaj sobie pograć. Tak, żeby goniec mi tutaj. Jak zbiję, to oczywiście jest bicie. To chyba teraz tu się skuszę. Bo jak jest B6, to zawsze ten pionek C6 jak stanie, będzie do zaatakowania. Ok, no i co? Tutaj może wieża C1. Lubię to posunięcie. Od razu na wolną linię. Hetman C2. Koniec D3 takie są plany. Oczywiście on do C5 może dojść. No, może też go zmusić w sumie. Skoczek tu nie może, bo tutaj strzałka. I czasem Roszada może być stratą tempa w tych przypadkach. Wrócił tutaj. O to ciekawe. Czy znaczy, ja nie mogę teraz tak zagrać i pięknie tego gońca skosić. Że on tutaj wruszy, nie? Zagra C6 za chwilkę. Jakby to wykorzystać? No, jak zagram tu, to on tu ja zbiję. On zbije Hetmanem. Dobra, ale ten goniec musi być chyba sprzątnięty. To jest potwór, który strzela w króla. Po ewentualnej roszadzie, więc tu próbujemy. No i co? Jeszcze. Hmm. C6 to bicie. Hetman C2 w drodze. E4 raczej. Tego gońca też mogę oddać tutaj. Znaczy się wymienię ze skoczka, zagram po prostu gońcem tu. Znaczy wybiję najpierw, zagram gońcem. Albo hetman C2 tam zaatakuje od razu pionka. A to jestem zaskoczony. Bijemy. Bijemy potwora i od razu tutaj wybiję. Hetman C2 zagram na tego pionka. Skoczek D7 prawdopodobnie, goniec D3 będzie fajnie. Jak tak, to tak można. <laughs> Osłabi się punkt D4 w tym momencie. <laughs> Przepraszam za chrypkę, już się poprawiam. <laughs> I Hetman C2 od razu atakujemy. Skoczek E4 to tutaj. Goniec mhm, D3. Tak, 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 tak. Albo po tym ruchu może wrócić po prostu? No tutaj planem moim będzie zrobienie szybko roszady i wstawienie wieży na D1. Tutaj, żeby też naciskać na pionka. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, mamy tutaj sporą przewagę czasową, jest bardzo ładnie. C4, no dobra. Chciałem zagrać, chociaż nie, no muszę tutaj, bo skoczek wejdzie i wejdzie mi tu, więc gonię C2, wracam, Ok, No teraz będę chciał tak uruchomić gońce, może pułapeczka A3, taki ruch Dobra, robię szybko roszadę, pułapeczki nie będzie, roszada jest ważna I tak, żeby szybciej wprowadzić swoje figury i atakować te pionki No dobra, wieża tutaj Koniec B4 jest możliwy i już są pułapeczki. Powiązany jest Hetman. Będzie powiązany, mam nadzieję. Tutaj gramy, nie chciał bić. Teraz mam opcję taką fajną raczej. Albo po prostu, jak wieża tutaj, to nawet tu mogę zagrać. Ale to chyba nic mu nie daje. B3, bo on też jest powiązany. Nawet tego ruchu nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Co ja zrobiłem? Mogłem wybić, ale nie, nie zyskałbym figury. Tu, 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 tu i tu. Ale bym wygrywał partię. Dobra, B3 chyba też działa. Yy, powtarzacie mi często, za szybko grasz, Krz Krzysztof, tak. Wiem o tym. Przyznaję się, bez bicia. Bicie, bicie, bicie. Bicie tam. Bicie tu, bicie tu, bicie tu, bicie tu Ojej, ale się porobiło Tu, 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 tu tu. W gorszej wersji będę grał Ale nie, no też y, będzie dobrze Bo tego pionka potem odbije zagram tu Przeciwnik się poddał A komputer pokazuje, remisową. A po tym ruchu No tak, komp pokazuje Słuchajcie, bić na A4, no tak jak mówiłem Za szybko pograłem, ale okej okay. Eee, próbujemy rewanż i szukam nowej osoby przy okazji 2398 słuchajcie jesteśmy blisko granicy 2400 No i będzie pięknie, byłoby pięknie eee, Czekamy cierpliwie na kolejnego gracza Przeciwnik możliwe, że miał jakiś problem z internetem Czekamy na kolejnego przeciwnika Już w tej pozycji też. A nie w tej pozycji czarne mają lepiej. Taktycznie. No, sporo taktyki się pojawia. Tutaj trzeba liczyć, liczyć, liczyć. No dobra, mimo wszystko. Yy, czekamy. Na kolejną grę. Z niecierpliwością. Szybko poszły dwie partie. Dosyć szybko. No, tak jak mówię, na tym poziomie jest znaleźć przeciwnika już niełatwo. A trzeba poczekać. Po prostu. Ok, przeciwnik odrzucił rewanż, ale szukamy nowego gracza cały czas. Mam pytanie do Was, drodzy widzowie: czy ktoś Was się orientuje i czy jest na platformie KIK? To jest platforma do streamowania. Bardzo się zastanawiam, czy nie przejść z platformy Twitch na KIK. Tam są fajne warunki, ale to też jest no, budowa od początku społeczności, więc tak się zastanawiam, czy warto. Dajcie znać, jeżeli ktoś się orientuje, czy, czy to jest dobry pomysł. Będę bardzo wdzięczny za, jakieko za jakiekolwiek informacje, choć już trochę poczytałem o tym, ale może ktoś z doświadczenia wie, jak to wygląda, lub też jak to wygląda u innych twórców. Będzie mi bardzo miło za jakieś e, informacje w komentarzu na przykład. Także fajnie by było z góry dzięki. E, no dobra, moi drodzy, czekamy, 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 czekamy. Mamy 2,467. Świetnie, świetnie. Znaczy, chodzi o to, że wysoki ranking. Gramy, obronę nowoczesną. Goniec G7. Zobaczymy, jak to będzie. D6. Goniec E2. Ok. A6 z planem B5. A4 nastąpiło. Ok. W takim razie wychodzimy z na C6. Skoczkiem na F6. Naturalnie. Możliwe, że on tak będzie chciał być. A, nawet w ten sposób bardzo ostro pograł. Ok, gramy E5 w takim razie. Po tym ruchu wbije się tam skoczkiem. I to wybicie dla mnie będzie. Fantasty fantastycznie! Fantastycznie Roszada. Kocham tę pozycję, on musi wrócić. Przecież on nie ma czarnopolowego gońca. On tutaj już ma gorszą grę w ogóle. Tak. Za szybko gra. Nie wiem, czy ja tu nie wygrywam po tym posunięciu. Tutaj wbijam się tam. Król. Dosyć ryzykownie. Koniec. Tu. Kurczak mnie kusi, wiecie, żeby to zrobić. Możliwe, że to jest dobre. Tu to skoczek, to nie, ale tutaj, tutaj. No tu koniecznie. On tu. Dobra, bije. E, intuicyjnie wchodzę w, te, wchodzę w tę grę. Intuicyjnie. Tego króla stąd. Aha, jeszcze król na F1 może zagrać. Ajajaj, co ja tutaj poknociłem. Znaczy, niekoniecznie poknociłem. Tyle, że właśnie em, Muszę otwierać pozycję f5, koniecznie linię f Muszę otworzyć Hetman e1, oto no to tym hetmanem wrócę, prawda? E, jakoś może W sumie nie wiem gdzie, może tak nawet żeby mieć jakąś tam opcję, y, goniec d4 No jest figura mniej, ale robi się za dyma Kurczę, nie, nie zapomniałem, że królew 1 jest Ale strasznie mnie kusiło, żeby to zrobić, tutaj zbić z kim ja w ogóle gram? Kostaryka, zegranie takie to tu to będzie świetnie. Hetman E1 no to odejdę. Hetmanem po prostu myślę, gdzie teraz. Możliwe, że tak, tak, tak. Trochę. No, jest dużo do myślenia. No, hetman E1 ja bym na jego miejscu zagrał. Chyba tu trzeba zagrać. Bo będzie opcja. Aha, on zagra tutaj od razu. To nie bardzo. Może tak po prostu odejdę. Hetman E1, Hetman H6. Bicie, 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 bicie. No wszystko się otworzy, skoczek w trzeki szach. No tak, wieże wejdą. Dobra, Hetman H6 już mam za nadrzu. On myśli. Wydaje mi się, że to poświęcenie figury y, musi być y, w porządku. Hetman H6, to już miałem przemyślane. Hetman wbrew pozorom nie stoi źle. Ma możliwości po diagonali. Yy. Po prostu trzeba otwierać grę. Hetman tutaj to odbije nawet jednego pionka, ha tak? A nie, no bo hetman, po Hetman G3 można też tak zagrać. Hetman G3 bicie tu, tu. Trzask do końca. Wieża. Jest ciekawie, tylko jak mu się dam ustabilizować. Zagrał, zagrał Hetman G3. Taki ruch grozi. E, tak. Tak, nie no tak. To jest chyba dobry ruch w ogóle, tylko skoczek będzie miał opcję z tempem w przyszłości. Tu. Mm. Dobra. Intuicyjnie. Wydaje mi się, że to też jest dobry ruch. Hetman zawsze wróci na swobodnie. Hetman tu. Może nawet wybicie tutaj strzałka. No nie, nie mogę Hetmanów wymienić przy ataku. Przepchałeś. Ok. Mm. To tak, bo jest, atak, atak został, a jeszcze grozi takie zagranie, w razie czego Hetman gdzieś tam odejdzie. Znaczy przy okazji. Mogę teraz tak zagrać w ogóle. Tak, tak. Niech będzie Hetman goniąc D4. I chyba mam tutaj bicie. Muszę tak zrobić, to się trzyma, bo grozi taki ruch, nie ma już zasłony skoczkiem. Pionek jest, ok, bo jak wieża tutaj, to ten goniec może fajnie sobie tu zagrać Albo nawet wejść na A7 i sobie strzec z daleka Znaczy z tempem będę miał takie zagranie Tu musi być wygrana Po prostu musi, nie wierzę w to, że nie ma Król zagrał tu od razu, ok. Wydaje mi się, że tak trzeba, coś w tym stylu, może tu Niech będzie tak, wieża F1 Koniec D7, połączyć dwie trzeba. On H4. O, skoczek wtedy wyjdzie. Na pewno tak będzie. A to nie szkodzi. Wydaje mi się, że centralizacja Hetmana będzie w porządku. Tutaj uderzymy. A skoczek H3 zagrał od razu. Ok. No się tam jakby powiedzmy chowa, ale. Dobra, poszły wymiany. I teraz tak, zbijam tu. On musi. Zbijam tu, tu, tu. Król tu. Hmm. Nie do końca chyba to działa, jak mi się to by podobało. Ale chwila, jak zagram tak. On zbije, ja tu. Jest atak na skoczka. Nie, nie mogę, przecież tu go nie Może w ogóle tak. Zagrać? Trochę mi się ten ruch nie podoba. Ruch E3 trochę mi się nie podoba, ale może. Ok, um, muszę chyba to dziabnąć najpierw. Niestety redukcja figur. No i chyba E3, nie wiem. Muszę tak zagrać, bo nie widzę jakiejś innej opcji. Skoczkę na razie nie mogę bić, bo goniec jest silny. Um. W ogóle ja mam pionka więcej tylko za tę figurę. Hetman tutaj, jakaś tam opcja też redukcji w razie czego jest. Jednak nie. Odszedł. Um. Dobra, nie będzie opcji redukcji, gram tak gońcem, żeby Hetmana oswobodzić, będę grał po prostu w coś w tym stylu On ma czas tutaj troszeczkę na to, tak zagrasz, no to jakoś tak trzeba będzie Goniec, hmm, nie podoba mi się Troszkę mi się to nie podoba, taki ruch grozi Właśnie Hetman zaczął tutaj sobie Fajnie grać. Znaczy, mogę wybić tu, tu i zbić pionka, tylko że to nic nie da. Tak. Nie wpuszczam Hetmana. No, wiedziałem, że tu zagrasz, no wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem, że ten ruch E3 nie jest do końca jakiś fajny. Mało mam czasu, nie? powrotem, kurczę, miałbym opcję bicia. Pionka, zawsze to jeden pionek. Tak, żeby mieć taką opcję obrony. Tutaj. Właśnie. Tu już zaczyna się trochę czasówka. Szkoda, że mi się nie udało tego jakoś. No właśnie, przechylić na swoją korzyść. Goniec stoi kiepsko. Jest źle. No nie, jest bardzo źle. Niestety nie udało mi się dowieść tutaj tej pozycji. Kurcze. Nie wiem, gram tu. Tutaj masz szacha, tak? Ja tu próbuję tak zagrać, żeby pionkę wyrobić. Mało czasu mam. Grasz tu, i mam problem. No już przegrana, czasu mało i wszystko. To tutaj jest ten. no, właśnie. To jest niedobrze. Wygrałem na czas, masakra Masakra, no to czasówka Słuchajcie, no to to był, no co To było szczęście, no ale czas to jest też Element gry, gość grał jeszcze Wolniej, no i dobra <grym> Ojej, ale No dobra, nie sprawdzę tego poświęcenia teraz Lecimy, jest rewanż, na szczęście, fajnie Mamy to Ale gość gra dobrze Muszę mu przyznać Chociaż ten debiut grał źle nie wiem w sumie dlaczego. Ja Jak już nie potrafiłem tego dobrze wykorzystać. Okej, okay. E3. No tutaj A4, żeby nie było B5. Wiadomo. Tutaj, to tu. Chociaż taki ruch też jest chyba ciekawy. Tak zagramy. Bo atakuje tu skoczka. Jeżeli on odejdzie, to ja odchodzę też i zachowuję gońca. Ok, no to tak może zagrać. No dobra, straci trochę czasu też na takie. No gramy tak po prostu. Jak tutaj, to tu. Dokładnie. Myślę, że G4 jest fajnym ruchem, żeby F5 nie było. I teraz co tak? Tu pilnujemy pola. Strategia będzie tutaj mocno działać. Okej. Okay. No dobra, wybijemy to, czy zostawimy. Może tak. Pilnujemy pionka. On wybije, ja wybiję. Ról F2. Tak żeby wieża tu pilnowała zawsze. Edman C2 A5 chyba trzeba by było wrzucić. Wrzućmy te A5. Tutaj na pewno jakieś ataki będą się szykować może tak, ale to mi zbije. Mhm. Taki ruch mi się podoba, tylko tu dostanę. Tak, zagrajmy. Może tu. Zawsze też obrona na E3 będzie. Ok, tam można. No dobra, po prostu obronimy to. Tam H5 może zagrać teraz, kurczę. No może. H5 to jest dobry ruch. Okej, okay, w porządku. Spróbujmy tak i tak. E4. F4 C4 Nie, F5 pograł, ok to Może tu zagrajmy Tu pilnuję C4 Chcę przejść tu i tam mocno atakować A, mądrze Ojej, nie mogę tutaj Hmm że wrócić, bo jeżeli dasz szacha, to ja tu i potem tak. Okej, okay, w ten sposób chcesz grać. Yy, jasne. Może tak? Nie, nie mogę. <ścoughs> Może tak, bo jak zagrasz tu, to się zawsze schowa. Możliwe, że on tutaj przechwytuje inicjatywę, ale ten pionek jest też atakowany. Póki co tak stoi w miejscu troszeczkę. Ale co tak. Muszę tu zagrać. Jak odejdzie goniec, mam opcję skoczek G3. I tego piana będę mógł zdjąć. Z musi tu stać. Tak. On nie stoi chyba tutaj najlepiej, wydaje mi się. O właśnie, zobaczcie, skoczek G3 z atakiem i biorę na F5. Mogę, może gońcem? Zobaczymy jeszcze czym. Chyba końcem trzeba będzie to walnąć. Końcem i w ogóle hetmanem. A tu pada pionek. Ok, no ale muszę tak, żeby bronić tego. Nie jest to łatwe. Dobra, bardzo zwariowana gra. Wprowadzenie figury zawsze mogę wrócić, tu. Z, tutaj. No, jest bardzo złożona poza. No właśnie, właśnie widzę. No wracam, bo jeśli szach to król F2. Może tu. Tu i tu może. O, w ten sposób. Podstawił. Podstawił. Cóż, miałem szczęście chyba po tej podstawce. Wieża B2. Tutaj. Tu jak zbijesz, to tu nie zbijesz. Po szachu mam taki ruch. No tak. Okej, okay. no zbijam tego pionka. Figura więcej ustabilizować. Tam próbować atakować, jakoś król bezpieczny. W miarę, no tak bronić. I tam zaatakować. Tutaj jakieś szachy grożą, tak. W takim razie zagrajmy tak. Po tym ruchu nie było wieża F1, bo po prostu może po tym ruchu skoczyć G3, zawsze tu mam ucieczkę, może tutaj zagrać, nie. Dobra, uciekamy. Jeżeli tak, to tak. Tak, to tak. Skoczek D4 też może stać dobrze. Tu i tu. O, skoczek świetnie teraz wtedy króla obroni. <laughs> tak, to będzie dobrze wyglądało. Tu. Bronimy wieży. Tam można próbować atakować. Tak. Tutaj, bo groził mat, mam skoczka na G5. Dobra, skoczek świetnym obrońców króla. Trzeba bardzo uważnie. Ale tutaj nic nie może mi zrobić, co nie? Ale muszę chyba tak zagrać. Tu ale muszę chyba tak. Tu mata nie ma, idę tu. Tu też idę tu. Skoczek broni. Tak. Ha, tu dasz szacha, ale mnie będzie męczył. A tak, jak zagram? Tutaj to już bije, nie? Skoczek broni H3, bardzo ważnego pola. Trochę się odsuniłem, ja wiem. Tak, niech będzie. A szach jakiś muszę być jeszcze. Oj, będzie mnie atakował, muszę uważać. O, pójdę na spacer królem, no. I wrócę. Szybki spacer, szybki powrót. Szacha nie ma, ale są ciche ruchy takie. Będzie tak, tak, to tak. Tak, to tak. Tak, ucieczka, skoczek. No nie wiem, troszkę na intuicję tutaj sobie gram. Zwaniam się. Ha, tu muszę, ojej Tu i skoczkiem tutaj Mam opcję taką, żeby wymienić hetmanę A no i gościowi znowu spadł czas Spróbuję. Spróbuję dalej. Ktoś inny się pojawił. Dobra, słuchajcie, lecimy. 2417. Zapomniałem, że przekroczyliśmy magiczną barierę 2400. Wyszło pięknie. Przeciwnik nie chce grać. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj odcinek 30 kilkominutowy. Poszło fajnie. Idzie dobrze. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.